rozmowy poza ciałem. OB, LD i inne zjawiska parapsychiczne omawia Zbyszek Mrugała i jego goście. Witam słuchaczy Radia Paranormalium po długiej przerwie. Pojawiamy się w sieci i pozdrawiając wszystkich, zapraszamy na kolejną rozmowę o duchach. Dzisiejszym gościem jest Jason, nasz stały bywalec, osoba, która robi ciągle OB i ciągle się dziwne rzeczy dzieją. Ma coś nowego, w związku z tym zaprosiłem go, bo chce się podzielić nowymi informacjami, nowymi przeżyciami. Witaj Jason, jak ci leci? Witam cię, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj tak pomyślałem, że może pogadamy o moim ostatnim pobycie w szpitalu i o tym, co się wtedy działo. Oczywiście związek jest tutaj bardzo duży z duchami oraz podróżami astralnymi. Co tam, jak byłeś w tym szpitalu? Byłeś i coś ci się porobiło? Właśnie pierwszy raz zobaczyłem coś takiego, że to jest dość jakby nietypowe miejsce. Widziałem tam w ogóle dużą obecność jakichś, prawda, czy to były duchy, aspekty mnie samego, aspekty osób, które o mnie myślały, ale na 100% w szpitalu to jest jakieś zagłębienie takiego różnego rodzaju bytów niefizycznych i da się to odczuć przede wszystkim właśnie w momencie, kiedy człowiek spędza czas w tym miejscu. I przede wszystkim chciałem zaznaczyć sytuację, w której jakby te istoty podczas jakby naszego zasypiania z nami jakąś taką interakcję i potrafią z nami rozmawiać. Na przykład takie coś się wydarzyło, że normalnie sobie nad ranem patrzę i wyszedłem z ciała. I leży tutaj ten, siedzę koło swojego łóżka i patrzę, tam jakaś taka starsza kobieta siedzi i normalnie nie mi tłumaczy o tym, że jej tutaj syn umarł w tej samej sali i to mi tam tłumaczy i mi mówi o tym, że ona tutaj jakoby jakoś została, ponieważ coś związanego z jej synem i on tutaj ciągle przyciąga. I miałem wielokrotnie takie sytuacje, że podczas zasypiania widziałem przy swoim łóżku jakieś istoty, które koło mnie stały przy łóżku. I generalnie też widziałem istoty, które stały przy pustych łóżkach, jakby nie wiem, czy to były duchy tych, które umarły w tych miejscach ludzi, czy to były jakieś aspekty członków ich rodziny, czy tam bliskich, ale da się zaobserwować takie sytuacje. Jak robisz, że widzisz, coś zmienia ci się, oczy ci pląsają, trzęsiesz się, ciemnieje ci? Nie, to chodzi mi o to, czy odczuwasz jakąś zmianę stanu świadomości, czy percepcja się zmienia lekuś kocim? Tak, już jest taka bardziej, jakbym powiedzieć, nie wiem, eteryczna, co nie, już tak jak przychodzi, jest ten przeskok i jest już takie skupienie myśli w jedną stronę i taki bardziej płynny odbiór tych informacji i już jest pewne jakby takie zesztywnienie ciała fizycznego i wtedy już jakby się otwiera ten kanał, w którym to idzie. I zauważyłem też, że te wszystkie dusze jakby one same ludzi sprowadzają do siebie, same wchodzą w te rozmowy najczęściej, są takimi ściągaczami jakby. Co masz na myśli, kto ściąga kogo? Ci korzy tych duchów, czy... Ale co duchów? No nie zrozumiałem, kto kogo ściąga. Nie, te duchy właśnie najczęściej, tak mi się wydaje, że właśnie one same ludzi ściągają właśnie tego typu rozmów i spotkań. Bo tak właśnie. Czy myślisz, że namawiają, czy są chętne, skore? Tak, i opowiadają swoje historie, albo jakoś ingerują na przykład w energetykę, bo wiele razy na przykład ja mam tak, że czy to w szpitalu, czy to też później już po szpitalu, uczyłem takie przeczucie, że one się gdzieś w ogóle, albo na przykład do jakichś swoich kreacji, które wytworzyły po śmierci, nas zapraszają, albo na przykład też przychodzą do nas i próbują na przykład jakiś wpłynąć na nas w ten sposób, że doprowadzają do tego, że na przykład zejdziemy z ciała, ingerują w nasze czakry. Są to też jakieś istoty, być może w ogóle z innych wymiarów, nie ludzie, ale są takie istoty, które potrafią otworzyć czakry, jakby wyjąć czakrę, wyciągnąć ten z ciała i jeżeli one to robią, to nie wiem, chyba bardzo prawdopodobne, że w ten sposób zyskują jakąś energię, też zyskują kontakt po prostu z nami. A dusze zmarłych to najczęściej po prostu robią to dlatego, ponieważ one mają jakieś problemy i po prostu my jesteśmy z tym problemem związani i one chcą w ten sposób jakby uzyskać to, co na przykład ich męczyło za życia, a jest związane z nami i dlatego potem do nas wracają. Wiesz co, ja teraz tak czytam teraz ostatnio na tych forach te różne wypowiedzi. Dużo osób ma wątpliwości, czy w ogóle duchy są, czy nie. I mają też jednocześnie jakieś problemy, bo rejestrują dziwne manifestacje, coś tam się stuka, przesuwa. Mają dziwne odczucia, jakieś mrowienia w ciele, wiaterki. Ale oczywiście
Zastanawiam się cały czas, czy to są majaki tylko, czy to początek choroby, czy to mogą być duchy. Tak zastanawiałem się właśnie, co zrobić, jak rozwiązać w ogóle tę zagadkę. Czy początek schizofrenii jest już widzeniem ducha, czy to jest po prostu, czy to są pierwsze symptomy w ogóle choroby? Czy to jest zwykłe napalenie się na te poznanie duchowe, na te zjawiska paranormalne, które tak się rozbudowywują z czasem, że zaczynają ludzie słyszeć? Jak byś się wypowiadał w tej kwestii? Wiesz co, mi się wydaje, że może to jest wszystko po trochu. Ja ostatnio u mnie właśnie też jest to takie nasilenie w bardzo dużym stopniu, odczuwam coraz bardziej te wszystkie energie, coraz częściej sam wylatuję z ciała, padają jakieś różne wiry energetyczne, który jakby tak dryfuje, niczym jakby taka prześcieradło płachta na rozgrzanym powietrzu. Czuję, jakbym lewitował wręcz całym ciałem fizycznym. Nie wiem, czy ja się już odlewiam tym ciałem niefizycznym, czy fizycznym. Po prostu różne cuda na kiju się dzieją. Widzę jakieś, po tym wyjściu z ciała, widzę różne istoty, jakieś różne przekazy energii robimy normalnie. Czuję przepływy, nawet jak nie śpię, znaczy nawet jak nie medytuję, czuję takie różne przepływy energetyczne. Aktywności czakr różnych, też przed zaśnięciem mi się bardzo to wszystko uruchomiło i często właśnie te postacie wszystkie wydają się bardzo, bardzo dziwne i bardzo tajemnicze i zauważyłem właśnie też w internecie, że inni też tak mają, to jest jakieś nasilenie. Nie wiem właśnie, czy to jest związane z tym, że, bo ciężko powiedzieć, czy to jest choroba, czy to właśnie ta energia kundalini wzrasta, może to i to, może... Ja mi się wydaje, że na pewno to wszystko to nie są majaki, tylko raczej to jest prawda, to wszystko, co tam się dzieje. Nie oceniam tego jako majaki. Najwyżej, jeżeli to jest choroba psychiczna, to po prostu ona wpływa na zmianę percepcji, dzięki której jakby możemy zobaczyć pewne rzeczy, prawda? A czy to są majaki? Raczej nie. Raczej to jest prawda. Ja ostatnio też tak starając się zrozumieć to zjawisko, zauważyłem na przykładzie mojej fascynacji do skrzypiec dziwną rzecz. Mianowicie, gdy interesuję się czymś, oddaję się temu całą swoją duszą, moja wrażliwość w tej dziedzinie zaczyna wzrastać. Ja zaczynam z tygodnia na tydzień coraz lepiej słyszeć dźwięki. Zaczynam jak gdyby wytwarzać taki wewnętrzny świat, w którym te dźwięki mają swoje miejsce. Zaczynam je słyszeć, porządkuję je, zapamiętuję coraz więcej piosenek i coraz lepiej koordynuję ruch z lewej, z prawą ręką. I to wymagało czasu, to wymaga na przykład pół roku, rok. I wydaje mi się, że za każdym razem, jeżeli ktoś swoją uwagę koncentruje na czymś, to z biegiem czasu wyostrza ona się w tej dziedzinie, na której on się obwiesił. On się staje coraz lepszy. Zaczyna zbierać i gromadzić doświadczenia, zaczyna porównywać i on po prostu się rozwija w tej dziedzinie. I teraz to jest ciekawe, że na przykład bardzo często się ostrzega wszystkie osoby zaczynające te praktyki duchowe, że uwaga, uwaga, bo zwariujecie, porobi wam się to i to. A to by wyglądało na to, że oni koncentrując się w ogóle na tym, zdobywają jak gdyby coraz więcej doświadczeń, zaczynają rejestrować i postrzegać. To, co ty zrobiłeś, to jest właśnie spowodowane tym, że zająłeś się w ogóle tym. Ty to obserwujesz, klasyfikujesz, oceniasz i jak gdyby rozbudzasz wrażliwość właśnie w tym. Ty się uczysz tego. Stąd rejestrujesz coraz więcej. Tylko to jest ciekawe, że patrz, ty sobie radzisz z tym, ciebie nie wprawia to w panikę, jesteś stały wyjadacz, jakby to powiedzieć, pobytu poza ciałem. Ci puknie coś się przewróci, krzyże do góry nogami będą stały, no nie, to nie mówimy o tym, ale na przykład wszelkie rejestracje, manifestacje ciebie raczej wprawiają, podejrzewam, w podziw, niż w panikę. Ty się cieszysz z tego. Zobacz, tak. Teraz takie coś, to jest totalnym gwarantem, to ci gwarantuje jak gdyby bezpieczeństwo, bo nie wpadając w panikę, nie buduje żadnej manii prześladowczej. A teraz wyobraź sobie gościa, czy jakiegoś człowieka, który zainteresował się tym, zaczyna słyszeć. On się koncentruje na przykład na zmysłach i pojawiają mu się różne takie widziadła, słyszadła i on zaczyna podejrzewać, buduje taką manię prześladowczą. Czy te duchy gdzieś są? Najprawdopodobniej chcą mu szkodzić, bo po co by tak się chowały i kryły i manifestowały w dziwny sposób. A więc, ale najprawdopodobniej chcą zjeść go, posiatkować, pociąć, pociachać na kawałki, byle zaszkodzić, bo po prostu takie są, że muszą szkodzić. A ty jesteś od tego wolny, jednocześnie nic ci się nie dzieje. Nie, bo wiesz dlaczego tak, o czym myślę? Są ludzie, którzy piszą dziwne, rozpaczliwe teksty na różnych forach i zastanawiają się, czy już są chorzy, czy to jest początek choroby, czy zaczynają wariować, ponieważ zaczynają rejestrować i postrzegać coś paranormalnego. Zaczyna się coś dziać, pukać, stukać. I przypisują temu właśnie... Znaczy, podejrzewam, że to jest coś niebezpiecznego. Jakbyś doradził. Co byś doradził tym osobom, które zaczynają po raz pierwszy słyszeć, widzieć, czuć, rejestrować, cokolwiek? Wiesz co, ja bym im doradził przede wszystkim jakiś spokój i oddzielenie się od tego takie emocjonalne, wiesz, że
jakąś taką rezerwę, ale mogą spróbować, jeżeli się boją rytuałów ochronnych. No ale jak ktoś się boi w ogóle ducha, tym rytuałami zaraz, on pomyśli, że może właśnie jeszcze więcej sobie biedy napała. Jeżeli coś konkretnie. To właśnie zależy od człowieka, bo na przykład niektórym to chyba nie da się na przykład wiesz, przetłumaczyć. Znaczy niektórych nie da się na przykład jakby na tyle zmotywować, by się nie bali. Mi się wydaje, że właśnie nie wiem, czy jest jakaś pomoc dla nich, ale no ja powiem z mojego doświadczenia, że raczej no, nic złego im się ten nie stanie. To są bardziej rzeczy, które da się przejść, do których się da przyzwyczaić, które potem się będzie stopniowo coraz bardziej polubić będzie można te rzeczy. I to co potem zobaczycie te wszystkie schematy, jak to wszystko działa i będzie można to opanować. Pewne rzeczy działają w określony schemat związany z tymi zjawiskami. Teraz wiesz co, zastanówmy się nad tym, co może się pojawić człowieku, gdy zaczyna to badać, bo ja ciągle się stawiam w tej sytuacji tych osób początkujących, które strasznie farabele robią, boją się, paniki dostają i po prostu się męczą. Pojawia im się coś, jak się mają zachować? Co jest przyczyną tego, że to prowadzi do tych wielkich fobii, a nawet i do chorób w jakimś czasie, bo jak masz stresa, robisz sobie zagrożenie i żyjesz tym, na przykład widzisz, że ktoś na ciebie krzywo patrzy, przypuszczasz, zaczynasz domniemywać coś, a jednocześnie co jakiś czas, jak się wciągniesz to zaczynasz widzieć, bo zmienia się coś, zmienia się rzeczywistość fizyczna, zaczynasz się jak gdyby dostrajać do tych wewnętrznych planów i możesz widzieć coś, co w ogóle nie ma miejsca. Ale problem w tym, że ty wiesz, że coś tu nie gra, ale zaczynasz wtedy konspirować, spiskujesz, że świat cały jest przeciwko tobie. Te sytuacje mnie interesują. Co zrobić tym ludziom, którzy się dostrajają i te ich obawy manifestują się właśnie w tym polu, w tym polu postrzegania. Oni to widzą, oni czują, że są przeciwko niemu demony, są przeciwko niemu złe duchy. Jednym słowem, no kicha totalna. Że to jest często związane tego rodzaju różnego złe widzy i tak dalej, są związane z tym, co się przenosi do jakby poza z tego życia fizycznego. Chodzi o różne fobie, które oni mieli wcześniej, nałogi, stresy związane ze zwykłym życiem, to się wszystko przenosi. Im człowiek jest bardziej taki spokojny, ma mniej problemów, te całe wchodzenie z ciała i tak dalej jest bardziej klarowne, czyste i spokojne. Po prostu jest to związane ze stresem, jaki przeżywamy w normalnym życiu. Powinniśmy wiele spraw pozałatwiać, ustatkować się jakby emocjonalnie ze wszystkim i wtedy najlepiej jest się zabierać, jeżeli po prostu mamy tego stanu lękowego, który nie potrafimy opanować, to radziłbym w życiu tym takim jakby normalnym, że nazwijmy, pozałatwiać wszystkie sprawy, wszystkie stresy i opanować sytuację na tyle, abyśmy na spokojnie mogli się zająć tą niefizyczną kwestią naszego życia aspektem. No i właśnie wtedy będziemy mieli to wszystko bardziej klarowne, a jeżeli no i też to jest właśnie związane z tym, że nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego. A Jason, zobacz, ciągle się mówi, że to są praktyki okultystyczne, że ktoś coś widzi, czy robi jogę, nakupa sobie uszy igłami, szuka meridian, to już jest krok od spotkania z samym diabłem. Tak. Czy znasz większość tych obemaniaków, bo jeździsz często na zloty, przyjaźnić się z nimi? Zarejestrowałeś jakieś problemy wewnętrzne u tych osób? Mają one wewnętrzne konflikty, jakieś opętania, jakieś przejawy takich form diabelskich? Postrzegłeś coś w nich? Powiem ci, że właśnie te doświadczone osoby, prawda, których część już jakby nie przyjeżdża, one nie miały takich sytuacji. Bardziej lub miały, ale już od dłuższego czasu nie mają, prawda? Są to raczej osoby, które są stabilne emocjonalnie i tak dalej, prawda? Wyglądają na takie zupełnie normalnych, a natomiast osoby, które jakby paradoksalnie mniej jakby latają, to wszystko to zauważyłem, że oni bardziej mają jakby z tym problemy. To jest właśnie też dziwne. Ale oni się przejmują tymi swoimi wizjami, widzeniami? Tak, co się dzieje u nich? Część osób, prawda? Część osób się przejmuje i no to jest właśnie spowodowane tym, że tego mają jakby za mało. Znaczy też jest osoba, która jest na przykład też zawersji doświadczona i którą to czasami jeszcze jakby męczą, ale generalnie no w takim stopniu, że i tak no, uważa, że prawda warto dalej to robić.
są przeróżne sytuacje. A jakie problemy twoim zdaniem pojawiają się najczęściej? Co się dzieje? Bo ty sam mówiłeś, że od jakiegoś czasu tam miałeś coś, jakieś problemy z larwami, coś ci się z energią działo, to było to sporadyczne, zdarzyło ci się tylko wtedy, czy dalej ci coś tam dokucza? No coś, co odczuwasz jako złe samopoczucie spowodowane tymi podróżami poza ciałem i czy jakimiś, nie wiem, akcjami związanymi z tymi dimensjami. Wiesz co, to czasami jeszcze jest, ale to już jest rzadziej i generalnie ja się mniej tego boję, a po wszystkim zawsze mam jakąś taką satysfakcję, nawet jak to jest, wiesz, jak nawet jak to jest bardzo takie intensywne i tak dalej, bo mnie w sumie zaczęło w pewnym momencie fascynować sama skala tego zjawiska. Szczególnie zacząłem w pewnym momencie odkrywać te schematy, które tym rządzą. Tak na przykład jak, powiedzmy, przejmujemy się czymś, mamy pewne jakieś natręctwa myślowe, to zauważyłem, że jest coś takiego, poza że jest coś lub ktoś, co wpycha nam pewien jakby program myśleniowy. Przez to właśnie myślimy w określony sposób. I mamy daną jakąś traumę na przykład przeżywaną, czy jakąś tak sytuację związaną z niepewną przyszłością. To jest określony tok całe myślenia, wiesz. Na przykład generalnie, chcę powiem tak, że na przykład psychiatria ma takie zdanie na ten temat, że oni oczywiście uważają, że to jest wszystko jakieś choroby mózgu, wiesz, jakieś krwiaki, tętniaki i tak dalej. Oni na przykład nie patrzą w ten sposób na to, że dana osoba to ćwiczy i to mu się wszystko wzrasta, te umiejętności, tylko no, oni patrzą na to, że to jest jakiś rozwój, wiesz, choroby i tak dalej, albo rozwój, wiesz, krwiaka w mózgu czy coś tam. I oni nie rozumieją tego, że na przykład mówisz im, że ty to ćwiczysz i tak dalej. Oni tego w ogóle nie uznają. No, mimo że im mówisz normalnie, ćwiczę, ale to oni nie widzą tego, że jak się coś ćwiczy, to ze względu na to, jak oni to interpretują, no to musi się wzrastać, prawda, wraz z ćwiczeniami. Ale oni tego nie widzą takiego. No ciągle pokutuje to przepuszczenie, mniemanie, że wszystko, co jest związane z tymi halucynacjami, jest następstwem zaburzeń. Tak, cały czas te dymensje, ten świat duchowy jest traktowany niepoważnie, a ci, co uważają, że jest to możliwe, stwierdzają, że dopiero jak umrzesz, to będziesz miał do tego dojście. Nikt nie bierze poważnie takie w ogóle możliwości, iż umysł jest w ogóle wytworem tych dymensji. No to będzie chyba najtrudniej do przełknięcia. Oj, to będzie bardzo... To się nawet nie ruszysz tego. Nie, tak jak wiesz, jak Kościół jest zamknięty na to i mówi, że to wszystko diabeł i tak dalej, wiesz... Tak, psychiatria w ogóle tego nie uznaje, dla nich to są jakieś różnego rodzaju dysfunkcje. My mieliśmy coś ciekawego. Mianowicie na forach przed 20 laty zaczęliśmy testować te zjawiska i nie stresowaliśmy się trochę zaburzeniami, tylko ich relacją. To znaczy się, jeżeli ja kogoś gdzieś widzę, zastanawialiśmy się, czy ta osoba również może mnie widzieć. A jeżeli widzi cokolwiek, to co widzi? I się okazało, że niestety to nie jest podobne do siebie. Bardzo często, znaczy w większości wypadków jeden widział A, a drugi widział C. Ale okazało się, że jednak widzieli jednocześnie litery alfabetu. Nie analfabetu, alfabetu. To znaczy, był jakiś związek. I teraz trzeba było dużo dociekliwości wykazać, by znaleźć go. I okazało się, że jest jednak jakaś płaszczyzna wspólna, w której wszyscy wspólnie śnimy. Tylko tajemnica polegała na tym, żeby nie śnić raz, tylko tysiące razy i obserwować, na czym polega, jaki związek w ogóle z tym jest. Związek jest duży, śnimy wszyscy, śnimy na różne sposoby, mało kto coś z tego pamięta, a jeszcze mniej jest osób, które w ogóle zachowują całkowitą świadomość. Jedynie tylko te osoby są w stanie potwierdzić w ogóle te wspólne śnienie. O tych jest trudno, a jeszcze trudniej jest, żeby zapchać ich do laboratorium i one to potwierdziły, bo to już balansuje prawie na granicach niemożliwości. No nie ma szansy. Dokładnie, ale myślę, że na przykład ci powiem, że mój znajomy, taki jeden, miał przypisane leki na wyciszenie właśnie tych głosów i dalej, ale to okazało się, że leki nie działają i nadal jest przy tych głosach, więc to też, nie wiem, ciekawe, co na to powie psychiatria teraz, że co. Jest super stronga, znalazłem ją, Schizofrenia Info, czy Schizofrenik Info. I to właśnie jest masa artykułów poświęconych temu słyszeniu głosów i oni mówią właśnie, że nie wiadomo, co to jest. Nikt sobie z tym nie może radzić. Dziewczyna dostawała tabletki, nic nie pomogło i oni proponowali wtedy po prostu przyzwyczaić się do tych głosów, zintegrować je jakoś w środku i żyć dalej bez stresu i bez tych tabletek. No, drodzy słuchacze, chciałem wam powiedzieć jeszcze, kim jest Jason. Jason jest osobą, która dawien dawna wychodzi z ciała, podróżuje sobie, sprawdza rozmawia z duchami, nie boi się w ogóle czegokolwiek, jest gdzieś bardzo odważny. Mieliśmy już z nim audycję. Zajmuje się równocześnie tarotem, a więc starym działaczem duchowym. Przeciera ścieżki. I może byś, czy są coś jeszcze powiedział o jakiejś super przygodzie, jaka ci ostatnio przytrafiła. Już mówiłeś o tym pogrzebie, na tym cmentarzu, ale może jakieś coś super, co zostało nam w pamięci. Ostatnio miałem
coś, co zresztą opisałem, ale to było właśnie jak dla mnie coś jeszcze wyjątkowy rodzaj fazy, bo pierwszy raz miałem coś takiego, że przedstawię sobie taką krótką medytację na czakry. Później patrzę i wiesz, wylatuję z ciała i czuję, jak mi się ten czakry, tak mi się jakby pulsują, co nie, wychodzą z mnie. Czuję najpierw czakrze podstawy, otwarcie i wpadnę z takiego, wiesz, wiru. Potem przez kręgosłup przy sercu, wiesz, i tak dalej. I otwiera, wiesz, mi się głowa, z głowy taki duży kanał, bo takie potężne przeszycia prądowo-energetyczne i nagle lecę i mi się, wiesz, krajobraz z kolorów zrobiony, jakby takie kolory czakry, co nie, i fraktale tego, na przykład niebieski, wiesz, niebieski cały, cała niebieska strefa z jakimiś niebieskimi fraktalami, później zielona, żółta i tak dalej, jak wiesz, kolory czakry i lecę i taka już potężna ekstaza, potężne wyładowanie po prostu energetyczne. Wiesz, nie wiem, bo co to było, pewnie kundalini się uruchomiło. A to co jeszcze ostatnio miałem? Coraz częściej czuję w tych czakrach bardzo takie silne wyładowanie. A, jeszcze też ostatnio bardzo fajna rzecz. Chciałem zrobić tą sytuację z kulą, że możemy widzieć 360 stopni pod ocean, ten słynny trik, że wchodzimy do takiej kuli, tam mamy wtedy ten taki widnokrąg na 360 stopni. Ale zamiast tego poczułem jakieś takie też potężne wyładowanie energetyczne. Najlepiej jak zrobiłem tą Darka technikę, czy neuroprzesunięcie. Robiłeś może kiedyś to? No wiesz co, mnie się to samo robi. Ja nie wiedziałem, że to jest neuroprzesunięcie. Ja się fazuję z ciałka w ciałko i po prostu przesuwam się inaczej. Ja to inaczej sobie określiłem. Czy ta faza do środka, czy... Bo neuroprzesunięciem jest chyba wyjście z astralnego w mentalne. Tak. Ale właśnie są ciekawe efekty często, bo jeszcze między przejściem z astralnego w mentalne jest, ja mam na przykład często takie coś, że czuję, wiesz, silne wyładowania i wtedy mam na przykład takie coś, że pojawiają się różne postaci. Ostatnio na przykład byłem na łące, wykrywałem sobie łąkę i zrobiłem to neuroprzesunięcie, nagle się pojawiło jakieś, wiesz, zaczęły się pojawiać zwierzęta, jacyś ludzie i tak dalej. I potem jest ten przeskok mentalny, wiesz, lekkie ciało leci się, wiesz, do góry, co nie, i jest inna percepcja wtedy. Ale też to można wywołać za pomocą na przykład mantr, prawda? Poza można śpiewać mantry, się skupić, zrobić taką formę medytacji, wtedy też się wylatuje. Jak jest duża swoboda, u Kunhity wyczytałem ostatnio jej opuszczanie ciałek, a chyba, że wyszła chyba na przykład eterycznym, zostawiła go sobie mentalne wniknęła, później opuszczając astralne. No i ona opisała właśnie ten stan mentalny jako niesamowita, jak ten stan wolności, bo tam rzeczywiście to lekkie takie jest. Jaśniej się robi, jest ciekawiej, ludzie przeżywają euforii. A jeszcze kiedyś Drago ciekawie sformułował to coś, bo napisał, że, bo to było w kontekście też neuroprzesunięcia, bo Darek koncentrował się na punkcie, całą swoją uwagę i prawdopodobnie to astralne ciało, które w nim było, w to miejsce leciało, w to miejsce, w którym on się koncentrował. I tam pozostawała, zostawiając go jednocześnie w kolejnym mentalnym. A z kolei Draco przynajmniej na słownie fajny wyjaśnienie, mianowicie mówiąc, że koncentrując się tylko na procesach myślowych, jak gdyby porzucając odczucie ruchu, też go fazowało w plan mentalny. A więc będzie cała masa możliwości różnych sposobów, jak dostać się z astrala w mental. Ja mam tak, że ja prawie zawsze w mental się dostaję, rzadko kiedy jestem w astralu, ja muszę się starać, żeby do astrala się dostać. Tak jakby mnie zawsze w mental wsadzało. Także ja się dziwiłem wam, co za historię pisujecie, bo ja byłem tylko właściwie w mentalnym ciele. Ale tam za to się bardzo szybko suwasz. Tam przesuwasz się myślą i uwaga ci ciągnie. Tam nawet nóg nie było za bardzo jak postrzec. Po prostu szunąłeś się myślem jak cień. W lewo, w prawo. Potem jest jeszcze te przyczynowe. To też jest dobre. Na przykład latałem, wiesz, i miałem takie jakby chmurki i podlatywałem do tych chmurek i tam się jakieś różne sceny z mojego życia działa. Jak już byłem jakby taki totalnie odcięty od tego, z takim ciało i z taką jakby, wiesz, dlatego nie analizowałem. Tak to przyjmowałem taką jakby spodną głowę. Myślę, ciężko to opisać. No ta nawigacja ciekawa rzecz. Kunhita również coś wspominała, że jak się odcinała od tych ciał, ona chyba mówiła o tym, że mentalny był, ale możliwe dalej ciągnęło ją przyczynowe, bo opisała, że jakieś tam jakieś płomyczki czy jakieś energie tam zaczęły huśtać się dookoła niej. A więc co jest ciekawe, wiesz co? Najzabawniejsze byłoby to, gdybyś na przykład dostał się między ludźmi w jakiejś grupie, dostałby się do przyczynowego i tych wszystkich ludzi byś zobaczył w ich planie przyczynowym. To oni też by byli światełkami. A że podłoga by ci zniknęła, to wszystko by ci tak po prostu dygotało i by wszyscy ruszali dookoła siebie. To jest dopiero widok. Bo mentalnym już rejestrowałbyś, gdybyś tylko w mentalnym postrzegł, to byś jednak dostrzegł, to jest sylwetka. Byś widział jak gdyby ruch, czy
miejsce, w którym one się przesuwają, to byś rejestrował na 360 stopni dookoła, ale byś wyczuwał jak gdyby i identa tej osoby, i zamiary, i byś wiedział, w którą stronę gdzie się rusza. Ale już jakbyś przyczynownik zobaczył, to będą tylko po prostu punkciki, które wibrują dookoła, nie? Tam jeszcze sufit by się pogubił, podłoga by się zgubiła i my wszyscy byli na jednym planie, takimi świecącymi punktami. To musi być fajne. Właśnie, trzeba to wypróbować. Ja generalnie chciałbym, wiesz co, dojść taki top gigantaryczny, przesunąć już jakiś przedmiot, ale właśnie nie wiem, tak to spróbuję zrobić. Ale to wiesz co, jest strasznie tak, w eteryku, jest strasznie się ciężko połapać, że jesteś poza ciałem. Właśnie tak. I to jest, ja się nigdy nie mogę połapać w tym. No, jest strasznie właśnie ciężko. Bo jest wszystko to samo, ty tylko po prostu, jak gdyby krok poza ciałem się znajdujesz, ale wszystko jest to samo. Jak możesz wiedzieć, że ty już nie zrobiłeś właśnie przypadkowo kroku? No to jest właśnie najgorsze. Ty kontynuujesz swoją rzeczywistość dalej. Ja przynajmniej tak mam. Dopiero jak cofam je, jak mnie strzepnie, tak, bo to zawsze jest to uderzenie połączenia się, albo tracę świadomość na jakąś chwilkę, ale ten moment wejścia to jednak budzi wtedy. Dostajesz ciało fizyczne, nagle rejestrujesz różnicę tą, bo jednak jest różnica między fizycznym a eterycznym. A, byłem poza, dlaczego? Nie wiedziałem, mogę testować. No właśnie, dokładnie. I to jest coś, ale to właśnie ciężkie, nie wiesz. No ale... Ja ale spróbuję jakiś przedmiot kopnąć. Udało ci się na przykład kiedyś coś, bo to będę opowiadałeś o ognisku, że właśnie czy ci się udało kiedyś przedmiot jakiś kopnąć na przykład? Ja odnoszę wrażenie, że tak, ale za każdym razem byłem tak zmieszany, żeby nie wyjść na wariata, ja nie pytałem się na zewnątrz. Bo wiem, że poprzewracałem parę razy rzeczy, ale gdy się cofałem z powrotem, nagle wiesz, te ręce mi się krótsze robiły, ja mi się wydawało, że ja je chwyciłem, bo przewracałem, ale ja uciekałem stamtąd, żeby nie było na mnie. Ale jedną rzecz to zrobiłem na pewno, to już nawet nie było potrzeby testować, po prostu zrobiło się coś niesamowitego. Mianowicie rozwiązałem sznurek bardzo mocno zawiązany na haku. Wiesz co było dziwne? No bo właściwie było trudno powiedzieć, co to się zrobiło, bo stoję, kobieta prosi mnie, żebym zdjął sznur z haka wysoko, gdzieś na wysokości 2 metrów, więc już było trudno rozsupłać to. Ja niby stojąc, jak gdyby jeszcze chcieli fizycznym, jak wyskoczyłem eterycznym, rozwiązałem go natychmiast, bardzo szybko, prawie nie kontrolując nawet tych ruchów tego ciała eterycznego. Tak jakbym nie był jeszcze z nim dobrze dostrojony i miałem tą fizyczną prędkość, a ono się ruszało samą eteryczną prędkością. No i jakoś mnie znowuż złapało fizyczne i daję babce sznurek rozwiązany. Całkowicie rozwiązany. Super był niemożliwy, żeby wiesz, przez 2 sekundy rozwiązać coś takiego. No to oczywiście babka oczy w słup. Ja też oczy w słup, bo myślę sobie, co się stało, jak ja to rozwiązałem. Potem później analizowałem przez jakiś czas, dociekałem, co się stało, no i eterycznym rozwiązałem sznurek. Ja go rozsupłałem. Jak ja to zrobiłem? No, eterycznym. Ja też ostatnio, 3 miesięcy temu znajomy cię, wiesz, właśnie spotkaliśmy się, nie, właśnie tak mówiliśmy, że zrobimy weryfikację, no i się zgadzało, był dom, sam, ulica, pogoda się zgadzała, wszystko. Znaczy większość rzeczy, co nie, tak dokładnie, on na przykład, dokładnie nie pamiętał, ale wiesz, pamiętał tą ulicę, ten dom, to, o czym gadaliśmy. No dość szybko ta weryfikacja się, wiesz, stała, no jakoś tam po paru dniach, chyba, czy po tygodniu, mogliśmy zweryfikować. A później już właśnie nie próbowaliśmy, a mogliśmy jeszcze dalej. A miałeś jakąś tak najlepsza twoja weryfikacja, z kim miałeś? A, super weryfikację. No wiesz, z tymi najlepszymi podróżnikami lepiej wychodziło, bo tam można było potwierdzić jeden do jednego. Ale miałem, mnie najbardziej ciekawiły te... Wiesz, ja pamiętam, jak ty mnie zlokalizowałeś parę razy. No patrz, przypomnij sobie tą sytuację. No bo najciekawsze są te, gdzie właśnie jest szemrana weryfikacja. Teraz ta historia, pamiętasz? Jakoś się z tobą połączyłem, patrzę, jest gością z takimi nogami wielkimi, jak dryblać, jak kina, nie wiem, na 2 metry nogi, jedną załączoną na drugą. Ty mówisz, że tak siadasz. No dobra, to już coś było. Ale najciekawsze z tobą spotkanie było moim zdaniem to, jak jakoś do ciebie podleciałem, czy się, już nie pamiętam sytuacji, i wiem, że od ciebie później poszedłem do jakiegoś pokoiku z jakimś chłopakiem, co miał dolna. I wiem, że on patrzył przez okno na jeziorko. A ty później mówisz, że właśnie masz znajomego kolegę jakiegoś z tym Downem i on ma przez okno właśnie widok na jeziorko. No to już nie zmieścisz tego. Ja wiem, że sobie z nim rozmawiałem, no tak właśnie wiesz, jakoś pocieszająco bardziej, nie? Bo on tak trochę jakoś... Chociaż nie zauważyłem różnicy w percepcji w tej rozmowie z nim, żeby coś mu tam nie kumało. Bo nie wiem, chyba jakoś niefizyczna rozmowa była bardziej taka elokwentna niż słowna. Dobrze było z nim.
oblicza, ale najlepsze jest to właśnie, że się go pytałem, on powiedział, że ma ten staw, nie? Wiesz, przez okno, że widzi. I dobre jest to, że tego samego dnia właśnie miałem też sen, że też go widziałem w tym pokoju, też się patrzył przez to. No mało, tak, zaciągnąłeś mnie. Tylko się rozdzieliliśmy. To jest właśnie coś niesamowitego. Też tak samo kiedyś mnie wyczułeś, jak tai chi ćwiczyłem, to też mi napisałeś, co nie, że widziałeś mnie, jak tak ćwiczysz. No właśnie, to, słuchajcie, patrzcie, jakie to dziwne rzeczy są, bo niby wszystko halucynacje, obrazy pojawiające się, ale w momencie, gdy się je ćwiczy, zaczynamy docierać jak gdyby do dziwnego źródła informacji. Możemy postrzegać coś, co inne osoby w tym momencie robią. Jason w któregoś tam czasu ćwiczył ty. Co ćwiczyłeś? Tai chi. A więc machał paluszkami i kręcił nimi na różne strony. No jakieś tam ćwiczenia sobie robił. I ja, wyobraźcie sobie, jakoś w nocy, czy w czasie medytacji, czy wyrzuciło z ciała, już nie pamiętam. Idę, spotykam Jasona, a on paluchami macha. No i go rzeczywiście kręci tak dziwnie palcami. Tymi kciukami. Później sprawdzałem, jak to jest, i on potwierdził. No ale myślałem, że Jason, nie wiem, ćwiczy karate. I tak padłem na pomysł, że to jest super pomysł, żeby w zasadzie poza ciałem potestować bijatykę, bo chciałem zobaczyć, czy prędkość ruchu jest szybka, jeżeli on mnie na przykład zaatakuje, czy natychmiast będę robił blokady, nie mając zielonego pojęcia, jak to się robi. No ale Jason odmówił, wcale nie wykazał zainteresowania do wojowania, tylko po prostu jakoś tam odmówił, zniechęcił się, nie chciał brać w tym udziału. Ja też byłem rozczarowany, bo nadarzyła się super okazja na bijatykę. Możliwe, że on był wtedy mniej świadomy, albo to było tylko jakieś jego wyobrażenie, czy jakaś część, która w ogóle miała inne usposobienie, nie chciała wojować, tylko chciała się duchowo rozwijać. A więc moja wojna spaliła wtedy na panewce, ale tak, dowód tak, był tak, super. Tak samo, właśnie, wiesz, ja mam takie jakieś, mi przychodzą takie, miałem dwie sytuacje z dziewczynami, co nie, że coś podejrzewałem, że one coś kombinują i zawsze przynajmniej mi się potem ta odpowiedź już pojawiała, co nie, co one robią, wiesz, to co ja się obawiałem, że robią. I dwa ostatnie przypadki się sprawiły w 100% raz, wiesz, mi się, wiesz, przyśniło, że jedna mnie zdradza, co nie, za drugim razem się przyśniło mi, że ta jedna, że ta, z którą się zadaje, jednak ma kogoś i jakby, wiesz, oszukuje, że nie ma. I też się sprawdziło, że to jest prawda. Więc to, wiesz, to jest takie właśnie, no, weryfikacyjne, prawda? I w sumie teraz, drodzy słuchacze, takie właśnie opowieści, takie udane eksperymenty, czy takie doświadczenia z weryfikacją mogą was trochę zastanawiać, co to się dzieje, jak to jest możliwe, żeby można było dowiedzieć się o innej osobie, która jest od nas o tysiące kilometrów oddalona, że można postrzec ją w sytuacji i można jak gdyby przeżyć pewne historie, pewne zdarzenia, które nie mają miejsca, ale które jak gdyby obrazują doskonale stan emocjonalny tej osoby, albo to, co ona planuje, to, co ona zrobiła, czy zamierza zrobić. Tak jakby było możliwe szpiegowanie. Tak samo jest, że wiesz, jakby taka koleżanka znajomego gdzieś uciekła z domu i też tam miałem ją zlokalizować za pomocą snów. Znaczy, wiesz, się okazało, że jest tak, jak mówię, znaczy, wiesz, że ona była w takim miejscu, w którym się okazało, że właśnie była naprawdę. I to dużo można właśnie takich weryfikacji robić. To jest ciekawe. Ja miałem na jedno miałem rzeczywiście wstrząsające, no nie jedno, tylko wstrząsającą weryfikację. Już chyba o tym mówiłem kiedyś na audycji, ale powtórzę, bo naprawdę aż w nogi wchodzi. Pracowałem z kolegą w budowie. Jakoś zaprzyjaźniłem się z nim, a więc towarzyszyłem mu uwagą w myślach. Myślałem, co on robił, co się z nim dzieje, czy dobrze mu idzie. Mieliśmy jakąś tam tydzień przerwy i w międzyczasie spotkałem gościa stojącego pod kontenerem. Rzeczywiście autentycznie duch, mówi, że zmarł. Rozmawialiśmy o Matrixie, rozmawiałem z nim o konsekwencjach śmierci, o tych poziomach, jak może zmieniać je, może schodzić ze strala w mental. Innym słowem, udzieliłem mu podstawowych informacji, ale wiem, że gościo zginął pod kontenerem, ale niedokładnie jak, nie pytałem się, bo nie miało znaczenia. Spotykam później tego mojego znajomego i on mówi, że właśnie parę dni wcześniej jego brata rozgniótł kontener, autentycznie go rozgniótł kontener. I wyobraź sobie, jak ja wtedy gały wyczyszczyłem. No, to jest takie przytłaczające. Wiesz, rozmawiałem z nim bez tej świadomości kontenera, że go rozgniotło, ale on tam wcale nie był nieszczęśliwy, jemu dobrze się działo, tak jak za życia, on był tam pełen dynamiki, tylko nie wiedział, co się dzieje. No, stał sobie pod tym kontenerem, może czekał, aż ktoś go odholuje, albo wyciągnął go, zabiorą. Ja nie wiem, czy on chyba się nie orientował, że był martwy może. Bo w ogóle nie zadawał pytania, czy żyje, czy nie. Chociaż sama z rozmowy samej wynikło, że musi tak, oni są właśnie tacy często jacyś tacy mieni, prawda? Tacy nieświadomi.
No bo nie widać nic. Ale wiesz, co jest ciekawe? Czy teraz patrz, mamy gościa, który nauczył się percepcję, rozróżniać się, bo wiadomo, że astralna będzie inna, fizyczna, eteryczna, za każdym razem masz inaczej. I teraz gościa umiera, traci dojście do ciała fizycznego, a więc wszelkie informacje, które informują go o tym, że w ciele fizycznym jest, odcinają się. Dostaje nowe ciało, ale on się dostraja w ułamku sekundy do niego, akceptuje nowe warunki, nową sytuację, nie podważając w ogóle jej. On dla niego jest jak gdyby była zawsze taka. I w związku z tym on nie docenia tego nawet, albo nie widzi różnicy między tym odczuciem siebie w tym nowym ciele, a w tym ciele fizycznym. To jest najgłupsze. I możesz umrzeć sobie, chodzić i nawet nie wiesz w ogóle, co się dzieje, tylko że głupieje wszystko dookoła. Dziwne rzeczy się dzieją, których nie powinno być, ale jak straciłeś pamięć ciała fizycznego, to nawet to dostrajasz się natychmiast do nowych układów, nowych warunków i tańczysz razem z nimi, nie rejestrując w ogóle, że już martwy jesteś. No to dla mnie było, to dla mnie jest przerażające. To jest problem. To jest ciężkie. Można tak tkwić na długi czas. No bo na pewno ludzie się dziwią, jak to jest możliwe, goście umierają, bo się pisze dużo o tych umarłych, że gdzieś tam chodzi, łazi, straszy, no i nie wie, że nie żyje. No to się wydaje więc absurdalne, jak możesz nie wiedzieć. A jednocześnie da się. Tracąc ciała te dolne, my dostrajamy się do nowego i ta percepcja nowego ciała staje się dla nas jak gdyby tak oczywista, że nie pamiętamy, nie ma możliwości jak gdyby porównywać tego, co było wcześniej. Tak jakby ta pamięć została, nie wiem, odrzucona razem z tym ciałem, które porzuciliśmy. Tak nawet, tak samo nawet już jest czasami właśnie problem ze zyskaniem świadomości, jak mamy albo takie właśnie fałszywe przebudzenia, prawda? Czy sny też właśnie ciężko jest, bo jest ta zmiana percepcji. Lecisz sobie gdzieś tam, a nie zwracasz uwagi, że lecisz, że to jest dziwne. A to dopiero po śmierci, to już w ogóle przecież jest odcięcie do tych fizycznych kwestii, to już jest jeszcze znacznie większy problem, ale wtedy się potem męczą te duchy. No tak jeszcze zastanawiam się, jak ludzie się powinni zachowywać w momencie, gdy się te duchy im manifestują, bo ludzie dostają paniki, jeżeli na przykład obecność takiego ducha trwa dłużej, to po prostu dają nerwicy. Wariują. Nie wytrzymują jak gdyby tego napięcia. Tak jakby nie byli w stanie sobie po prostu podarować. Gdzieś muszą się bać, myślą, że gdzieś zagrożenie jest. To chyba z tych filmów się wzięło, że napatrzyli się na te kościotrupy, trupy, na te wszystkie zombie. I za każdym razem każdemu się wydaje, że jak duch się pojawi albo coś zobaczy, to zaraz, nie, pożre go, zje, zabierze mu wszystko. Albo zabierze go do piekła. To jest właśnie warunkowane tymi przeżyciami, które były oparte na straszeniu ludzi. Już w przeróżnych formach, czy to w jakichś filmach, czy opowiadaniach i po prostu ludziom zostaje chociażby pod świadomości i potem się boją. A myślisz, że jest nie jakaś możliwość, żeby duch zaszkodził żywemu? Albo przynajmniej w którym miejscu mógłby to zrobić? Najwyżej na planie niefizycznym, wiesz, jakiś tam, czy to jakaś energia od niego, wiesz, uzyskać, wysysać, czy wprowadzić jakiś stres, ale tak, czy... Nie, ale żeby zabić, pogryźć... Nie ma szans. Myślę, że nie ma szans. Tylko może wystarczyć. Tylko to może stworzyć w tej niefizycznej wersji. No to drodzy słuchacze, nie ma co się bać. Ja będę wam duchy szklanki strącać. Puknijcie się w głowę, powiedzcie, że jakiś wariat. Może się speszy i pójdzie sobie. No właśnie. Ja bym się nie stresował duchami. W ogóle się nie stresować. Dla wszystkich tych, którzy chcą w ogóle się rozwijać duchowo, chcą penetrować te plany, więc zalecam rozwagę, nie stresować się, przedłużyć jak gdyby ten okres badania tego środowiska duchowego na całe życie, nie, że musi rozwiązać tajemnicę istnienia przez 2 tygodnie, także aż głowa paruje, włosy wypadają, tylko przez 10-20 lat, po troszeczku. W życiu każdego z nas zawsze się dzieje coś duchowego, coś gdzieś puknie, coś się pojawi, ktoś wytworzy myślokształt w naszym otoczeniu i możemy go zarejestrować. A więc nastawić się na 20 lat badania. Wtedy nie będzie stresu, nie będzie nerwicy, nie będzie chorób i sobie poradzimy wszyscy. Właśnie, dokładnie. Na pożegnanie, jeżeli Sonie, gdyby ktoś chciał nawiązać z tobą kontakt, to daj proszę swój mail. Może ktoś będzie miał jakieś pytania. Tak, mmichalik997@tlen.pl. Jeszcze raz proszę. mmichalik997@tlen.pl. Super, fajnie, dzięki. Drodzy słuchacze, czas antenowy dobiega końca. Musimy się pożegnać z Jasonem i jednym słowem życzymy wam powodzenia i sukcesu w odkrywaniu paranormalnego i świata duchowego. Dzięki ci, Jason, jeszcze raz za rozmowę.
A więc, drodzy słuchacze, do następnego razu, bo kiedyś na pewno się uda nam coś nagrać ciekawego. Do usłyszenia. Produkcja i realizacja. Portal Infra. www.infra.org.pl. Archiwalne odcinki audycji Rozmowy Poza Ciałem znajdziesz do pobrania w archiwum Radia Paranormalium na stronie www.paranormalium.pl oraz na forum portalu Infra pod adresem www.paranormalne.eu.